Czyli zobaczcie, co się dzieje, jak wchodzimy do biura. Komputer już nie jest tutaj, całe to stanowisko, tylko jest przestawione tutaj to wszystko. I nie było jakiejś większej aktualizacji Bimenji, a wszystko poprzestawiane tak trochę, nie? Zobaczmy, jakie mamy nowe samochody do dyspozycji, do kupna. Mam 30 tysięcy dolków. O, tu mamy coś fajnego. Przednionapędowy to chyba nie. Tam coś przednionapędowego, jest przyczepka. Tutaj mamy napęd na wszystkie koła na przykład. Tu mamy jakąś ciężarówkę, manual i bardzo tania, ciekawe. Tu mamy ciekawego pick-upa. A właśnie, co z moim pick-upem? Ja się tak zastanowię, czy nie kupię przypadkiem tego pick-upa, bo tamten pick-up został rozmontowany na drobne części niestety. Przypadkowo odinstalowałem z niego silnik i go sprzedałem, jak modyfikowałem mojego wariata, więc no niezbyt dobrze to poszło. O, rzecz ty kurde, patrz co my tu mamy! Automat? Diesel, napęd na tył? Wow! Ej, bierzemy to, no zobaczcie co mi się tu trafiło. Dwie rzeczy fajne mi się trafiło. Druga rzecz to jest to, to już będę mógł sobie transportować pojazdy. Zastanawiam się, czy na to wszystko będzie mnie stać. Najpierw kupię to. Dobrze, to... Ha! Chciałbym sobie zarezerwować jeszcze tą przyczepkę. Ale jest dobrze. Tutaj jeszcze cysterna jest. Jakie fajne pojazdy mi się pojawiły. Wow! Ale zajebioza. Naczepa 60 tysięcy. Okej, na naczepę nie byłoby mnie stać. I tutaj pojawiają się już takie sportowe furki. Ale myślę, że bym chciał zrobić coś pokroju Subaru do wyścigów rajdowych i wyścigów szosowych. Póki co... Chodźmy sobie kupić ciężarówkę, ja cię nie mogę, serio. Dobra, take taxi i chodźmy zobaczyć. To bardzo dobrze się składa, bo myślałem, że kupię teraz pick-upa, ale skoro mój pick-up został skoro mamy tutaj do dyspozycji taką ciężarówkę, jeszcze w automacie. To jest nieprawdopodobne, serio. Dobra, ja spróbuję się nią przejechać. Zobaczmy, o co tu chodzi. Odpalamy. Okej, odpalona. I teraz co? Po prostu klikam D i ona jedzie, tak? Bo do tej pory jeździłem tymi ciężarówkami starymi. To miały manualną skrzynię. Jaki czad! Ale fajnie! To ja jestem ciekawy, ile tu będę mógł ładunku załadować. Poza tym jest to tandem. A co za tym idzie, nie będę musiał się bawić w wykręcanie, wiesz, jak gdzieś tam mi się ciężarówka będzie łamać z naczepą. Tylko normalnie ja nie wiem, ile ładunków maksymalnie będę mógł tutaj przewozić, ale aż się zastanawiam. Będziemy mogli to przerobić. Wow, tutaj mamy jeszcze w ogóle sterowanie z boku. Musimy się zatrzymać, żeby tym operować. Czekaj, stój, rzesz. N, tu mamy N, a gdzie mamy P? Tu jest R, a nie mamy trybu parkingowego, tu jest jedynka, jakby jest tylko N, a możemy... Okej, dobra, co my tutaj mamy? Parking brake. Okej, tutaj jest parking brake. O, to kurde. Dobra, ignition. Tu nie mam opisanego, co to jest. Fog light, to pewnie to jest to. Beacon. I tu mamy jeszcze jakieś inne rzeczy. Ej, ja chcę tą furę. To jest moje! To jest kurde moje! Tak jest! Pewnie zapłacę jakiś tam podatek i musimy kupić komercyjne ubezpieczenie teraz, co będzie nas kosztować łącznie 20 tysięcy. To niestety nie starczy mi na to. A! Choose trade in, to możemy właśnie pick-upa sprzedać. Dlatego, że pick-up został rozmontowany bardzo dobrze. I 3000 do przodu jestem, to teraz sobie kupię nowego pick-upa. Dobra, okej. Dobrze się dzieje! Chodźmy jeszcze po przyczepkę i pick-upa, bo może będzie mnie stać. Ja tam tego swojego pick-upa mocno przerobiłem, dużo też kasy w niego wrzuciłem. Głównie w zawieszenie, ale... Wow, mam swoją własną ciężarówkę, ja w to nie wierzę. Dobrze, teraz musimy to kupić. 16 koła, to już 19. O nie, dobrze, nie starczy mi na pick-upa. Ale już będę miał przyczepkę do transportu moich pojazdów wyścigowych. Mógłbym mieć w ogóle taką lawetę, ale na razie to musi mnie zadowolić. I chyba już na nic więcej mnie nie będzie stać, dlatego że mam 7000 kasy. Nie pamiętam ile ten pick-up, ale on chyba tak z 9 kosztował, nie? Kurde. A mówię, tego mojego rozmontowałem, ja tam chyba nawet silnik sprzedałem.
No i źle jest, źle jest. Dobra, chodźmy do naszego garażu w Belasco. Jeszcze podejdźmy tam do tego komputerka. Zobaczmy, czy... Ej, skąd te pojazdy się pojawiły? Przecież ja codziennie wbijałem, żeby zobaczyć, czy coś fajnego się pojawi. A teraz przy was dosłownie trafiło mi się takie cudeńko. Wow, jestem w szoku. Ej, zobaczmy, czy jest jeszcze ten pick-up. Dobrze by było go sobie na przykład, nie wiem, zapłacić tam z 5 koła i zarezerwować. Nie, no tutaj ten gorszy kosztuje 9. Na razie pick-upa nie będę tak naprawdę bardzo potrzebował, bo mam przecież już ciężarówkę. Ale jak coś, to jestem napalony na tego. 60 tysięcy przebiegu, napęd na wszystkie koła. To jest zresztą ten sam model, który miałem, tylko mój miał jeszcze dłuższą pakę i chyba inną kabinę. Ale tak, moi drodzy, zaczynamy transport ciężarówką. Ja nie wiem, czy ona mi się tu zmieści. Wydaje mi się, że te takie wielkie pojazdy, one raczej tu nie wiadą. No nic, zobaczymy, bo może komputer to przepuści. Więc moje pojazdy... I to jest to, tak? O-o. Okej. Okay. Jaka animacja przez cały budynek. Dobre. Wjedzie to tutaj? Ja dziękuję, mam swoją własną ciężarówkę. Co się właśnie wydarzyło? To znaczy, my możemy sobie ten pojazd modyfikować tutaj, ale możemy go sobie też modyfikować w tym drugim garażu. W ogóle, czy ona się trzęsie cała teraz? Jakby coś z tym silnikiem nie tak, nie? Oh man! Coś tu chyba nie gra. No dobra, da się tu otworzyć maskę. Jak tu się w ogóle podnosi całą kabinę? A mogę sobie tym wszystkim sterować. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest tutaj możliwe. Bo to się powinno całą kabinę podnieść, żeby zobaczyć silnik na przykład. Ale nie wiem, czy... Możemy to zrobić. Tutaj coś to pordzewiałe. Tak, tutaj mamy wielki napis. Ja nie mogę w to uwierzyć, co tu się właśnie wydarzyło. Możemy tu z tyłu otworzyć? Tak. Wow, ile miejsca! Ale super! I tu jeszcze możemy sobie coś przyczepić. No, przyczepkę na przykład. Właściwie to moglibyśmy transportować tą, którą sobie... kupiłem do transportu pojazdów wyścigowych. Jaki długi wał napędowy. Potężny. Giga to wygląda. Dobra, wsiadam. O, czekaj, nie jeszcze już był wrzucony bieg. Dziwne, że nie ma tego. Nie udało się przestawić skrzyni biegów na P. Taki dostałem komunikat. To mi się trochę nie podoba. Czy przeboleję to? Nie wiem. Ważne, że automat jest. Okej. Okay. To wsteczny jest też, to dobrze. Mamy napęd na tył oczywiście, ale ta ciężarówka chyba tu nie wjedzie. Jaki skręt! Chociaż nie wiesz, chyba się zmieści. Tylko muszę większy kąt zrobić. Ej, fajnie wygląda, tylko to jest taka starodawna tutaj. Ciężko będzie coś tam. Okej. Wystarczy, chodźmy do tamtego garażu. Niskie ciśnienie powietrza? Dostałem taki komunikat. Kurde, to chodzi chyba o hamulce, tak mi się wydaje. Oja. O co tu chodzi? Jocie, nie mogę. Okej, chyba hamulce się naprawiły. Coś mi się stało z tylnym zderzakiem. Takie jakby pojawiło mi się tam jakieś uszkodzenie. Ale wielka. I my tym możemy robić transporty teraz? Tylko gdzie? Bo przecież nie wszędzie się tym teraz wjedzie, prawda? Okej, no to jedźmy do tego komercyjnego warsztatu i trzeba będzie tam chyba te rzeczy poładować. Właśnie nie wiem, czy możemy teraz te ładunki tak o sobie przewozić. Mogłem podjechać w sumie na tą bazę tam i spróbować coś zabrać. Okej, sprawdzamy VMAX-a.
No z góry ładnie ciśnie. Jadę teraz na piątym biegu. I się tutaj pokazuje na tym moim zegarze. Uuu, ale ciężko sterować przy wyższej prędkości. Wow. Chyba nie mamy ABS-u, bo tylko lekko dotknąłem hamulców i koła się od razu blokują, więc będziemy musieli to zainstalować. Nie widzę też lusterka wstecznego, tego środkowego, więc ciężko mi tak na kamerze z kokpitu wiedzieć, czy już mogę zmienić ten pas. Ale to, o, jakie kierunkowskazy, ty! Okej. Okay. Jakie wielkie! Autentycznie ledwo co na tym pasie mieści. Nawet fajnie brzmi, nie? To jest diesel oczywiście. Trzeba uważać przy hamowaniu, ale zderzenia nie powinny mnie aż tak boleć. Zresztą, może uda się doinstalować jakiś potężny zderzak. Na pewno będzie trzeba zainstalować tutaj boksy. O ile... Właśnie, tutaj zaraz będziemy mieli pierwszą taką bazę transportową, to z niej możemy spróbować zabrać jakiś ładunek i zobaczymy, czy w ogóle jest to możliwe, jak nie mamy tych takich boksów załadowanych na pakę. Wydaje mi się, że nie, bo ten system tutaj transportów działa w oparciu o te boksy właśnie, więc musimy ich chyba użyć, tak mi się wydaje. Silnik wyłączony przytrzymaj, aha, bo tutaj te obroty strasznie skaczą. Podobną sytuację miałem w jakiejś swojej jednej ciężarówce wcześniej. Też właśnie była taka starsza. Ta jest lepsza, bo jest automat. To będzie znacznie łatwiej robić te transporty. Tak, do jazdy po mieście automat, czy to w samochodzie jakimś AB, czy w jakimś transportowym, ale gdzieś po mieście do jazdy to jest mus, żeby mieć. Okej. Okay. Nie mamy tutaj funkcji parkingowej w tej skrzyni, niestety. No i mamy no space, a to oznacza, że nie ma miejsca w tym pojeździe na jakiekolwiek ładunki. Dlatego musimy pojechać i zapakować sobie te skrzynie na pace, których będzie, myślę, że no bardzo dużo. Dziwnie się teraz cofa, bo nie wiem. Znaczy to jest taka ciężarówka bardziej w stylu europejskim, nie? Ten taki ścięty przód. Nie mamy wystającego, wielkiego takiego dzioba, więc manewrowanie powinno być raczej dość intuicyjne dla nas. Raz pod górę na pusto, zobaczmy. Wow, ale się jaram. Ale się jaram, jeszcze w budżecie złapałem taki pojazd. Nie sprawdziłem nawet przebiegu, zobaczyłem tylko, że jest to co chciałem, długa ciężarówka tandem. Z paką nie będzie trzeba manewrować jakąś tam naczepą wielką. To jest to. Jedyny minus jest taki, że nie wszędzie się chyba teraz zmieszczę i nie wszędzie będę mógł pojechać. Ale jak raz przewieziemy coś takim pojazdem, no to już raz a porządnie. Ale genialne. Jeszcze przy was się to trafiło. Wow. No to trzeba przyznać, że idzie całkiem dobrze. Udało się samochód driftowy jakoś tam przebudować. Strasznie ostrożnie jadę tym samochodem póki co. Dlatego, że nie chcę się rozwalić na pierwszych kilometrach. Dojechaliśmy do garażu specjalnego właśnie do modyfikowania ciężarówek i tutaj na spokojnie możemy zobaczyć, co damy radę zrobić z tym pojazdem. Teraz nie wiem, jak tutaj ręczny zaciągnąć. Wyłączmy może. Okej. Okay. I tutaj mamy parking brake. Okej. Okay. Zaciągnięty. Mamy skrzynię. Skrzynia jest prosta, ale faktycznie nie ma tutaj tego trybu postojowego. Musimy parking brake zaciągać sami. Możemy tylko dać N, R, D i L. L to są chyba biegi niskie, jak rozumiem, prawda? Z tyłu mamy coś takiego, więc możemy się położyć, przespać. Jest sporo miejsca, tutaj mamy też dużo miejsca, żeby sobie coś postawić. Genialne, ja jestem aż... Serio, aż mi się łezka wokół kręci teraz. A czekaj, co z przebiegiem? Tutaj tak pod kątem widziałem, że tu jakiś taki gruby przebieg jest chyba.
221 tysięcy, czy... No ileś tam jest, to muszę zobaczyć sobie na powtórkę nagrania, jak kupowałem ten samochód, bo teraz kurde nie wiem, a nie można tego sprawdzić. Okej, jeśli chodzi o painting, ja bym chciał sobie tu wymienić to malowanie na jakieś inne może, więc niekoniecznie zależy mi na tym, żeby był ten wzór, który jest teraz. Dajmy sobie zieloną, zielona wygląda fajnie. Okej, farba numer 2, tutaj mamy no kabinę. A jak się pakę wymienia? Dobra, tu sobie wymieniliśmy to. A też tu bym chciał inny kolor wybrać. Może ciemniejszy? Coś jak to, ale kozacko wygląda. Okej. Okay. To jeśli chodzi o painting. W ogóle fajne nam się takie... No dawaj, aha, musimy przycisnąć, okej. Okay. Fajne nam się tutaj pojawiło coś. A nie widzę tutaj... O, właśnie, możemy posprzedawać jeszcze części. Ja tu szybko poklikam. Sporo było tych części, na przykład Stage 2 Turbo Charger do mojego poprzedniego driftowozu i na przykład kosztowało 5000 dolków, więc mamy teraz 29 łącznie, tam jeszcze dużo innych części było. Tutaj możemy sobie części, właśnie zobaczmy, cargo parts, to jest najważniejsze, więc możemy aż 20! Wow, 20 sztuk tych XL wielkich paczek dać. 5 koła to kosztuje. Dawaj. Idę od razu zobaczyć, jak to będzie wyglądać z tyłu, bo jestem strasznie ciekawy. 20 sztuk. To jest jakiś pogrom. Wow. Ej, ale dużo. Czy my to w ogóle damy radę załadować jakimkolwiek ładunkiem? 20 sztuk. Ej, wszystko jest wykorzystane w 100%, cała ta strefa załadunkowa. Ja, to jest genialne. Muszę jeszcze wymienić to malowanie na jakieś inne, bo chciałbym zrobić... Jaki wielki zbiornik paliwa. Fuh, jest dobrze. Okej, okay, więc teraz byśmy sobie... tak, części... Tutaj mamy Pine Design i tutaj możemy sobie coś... zobaczyć. Tylko akurat nic nie kosztuje. O nie, to nie jest to, co chciałem. O nie, 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 nie. A gdzie są te moje kolory? O, dobra, kolory się zachowały. Dobrze. I tutaj mamy. Mamy tu Pine Design albo coś. Uplift, Cargo Box. Liver, jest, mamy, mamy. Tasty Cola. Mamy coś takiego. Mamy coś. Team Offroad, okej. Okay. W sumie ten samochód też by się nadawał do tego, żeby transportować w nim jakiś samochód, nie? No, nie podoba mi się to do końca, że tu jakaś taka filmówka musi być koniecznie. Ale może być, dobra. Dajemy sobie to. No i teraz jeszcze bym chciał zobaczyć, jakie mamy tu opcje silnikowe. Co tu możemy zrobić? Więc mamy Belasco Diesel i to jest tylko ten jeden silnik dostępny. Air kompresor, tutaj za dużo nie możemy wymienić. Stock long block, race long block, okej, okay. Możemy się tym ścigać, ciekawe. Engine mounts, tutaj mamy hydraulic pump. Nie mamy pompy hydraulicznej? To rzucamy. Dobrze, może dajmy sobie to. Pompa nam się przyda. Nie wiem, czy starczy mi kasy na modyfikację tego pojazdu. Bardziej zależy mi może na skrzyni. O, dual shift transmission. Super. To byśmy sobie wrzucili. 10-biegowa. Na pewno pomoże. I nie podoba mi się to, że ten silnik tak nierówno chodzi. Że nierówno tak pracuje, ale nie możemy go całkiem wymienić, nie? Możemy sobie tylko coś tutaj jeszcze pozmieniać. RPM, nie wiem, o co chodzi tutaj w tych ciężarówkach. Próbuję coś zmienić może. Może się poprawi, chociaż wydaje mi się, że nie. Więc T300 Turbo Charger, T400 Turbo Charger i T600 Turbo Charger. Dajmy może na spokojnie T450 Turbo Charger Intake. Może będzie inaczej brzmieć, zobaczymy. Więc tutaj mamy jeszcze intake, single intake, dual intake, czyli mamy podwójny dolot teraz i moglibyśmy dać jeszcze snorkel, ale snorkel nam jest niepotrzebny na pewno. No i jeszcze mamy zbiorniki paliwa, tutaj mamy radiator. Ja w ogóle za to mam zapłacić 13 tysięcy, okej, to jeszcze nie ma źle.
No i tutaj jeszcze z tyłu coś możemy powymieniać. Jeszcze jest radiator, którego nie możemy wymienić. Po prostu nie podoba mi się nierówna praca tego silnika. Chciałbym to jakoś naprawić, żeby sobie cichutko tam pyk, 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 pyk chodził. A słyszycie sami, jak to brzmi, nie? Tutaj jeszcze mamy sleeper, możemy sobie wymienić na coś innego, ale na razie zainstalujmy to, co jest, bo nie będę instalował tych innej kabiny na razie. Podoba mi się ta, a po drugie, no nie mam kasy, więc na razie zostaniemy z tym, co jest. Okej, więc sobie teraz zobaczmy. A co to jest air tank? A, to gdzieś chyba, dobra, nieważne. Tutaj mamy tą, tutaj mam tą kabinę. Aha, bo to jest cała rama, tak? Ua, ale malutkie. Tu mamy to zainstalowane teraz. Tutaj mamy aero jakieś. O kurde. Tutaj takie malutkie mamy. Właściwie zobaczcie, wszystko jest w tej samej cenie, nie? Nie chcę tego instalować. Ile tutaj w ogóle rzeczy? 65 tysięcy. Tak, anulujemy to oczywiście, że tak. Na razie zostajemy przy tym, co jest. No i mamy teraz nową skrzynię biegów. Czy coś się zmieniło w operowaniu samochodem? Mamy wrzucony teraz bieg wsteczny niby. To ciekawe. O nie. Nie mów, że to jest manual teraz zrobiony. To jest chyba teraz manual. Muszę wrócić do tamtej skrzyni biegów. Tak, mamy teraz manualną. To jest dual shift, coś tam. Nie. Ja chcę mieć automat z powrotem. Myślałem, że to będzie 10-biegowa, ale automatyczna. Na szczęście nie musimy teraz kupować od nowa tych części, bo wystarczy, że sobie wejdziemy do części, które mamy. I po prostu zainstalujemy w samochodzie. Tutaj livery to nie. Turbo charger, właśnie tośmy turbo charger wymienili, nie? I tutaj musimy poszukać tej części. To będzie two-tone. To nie. Single intake. O jest, mamy. Dawaj tą automatyczną. Mało rzeczy tu możemy sobie wymienić. Mhm. Okej. No to chyba mamy zrobione. Samochód nawet nie trzeba było go wyłączać przy zmianie skrzyni biegów, bardzo fajnie. O, i teraz jest automat tak jak powinno być. I to mi odpowiada. Ja myślałem, że będę miał 10-biegową skrzynię automatyczną, a nie manualną. Kto to widział? Manualnie zmieniać 10 biegów. A są tacy wariaci. Dobra, no i teraz sobie wykręcamy. Sprawdźmy zdolność do manewrowania tej ciężarówki w ciasnych miejscach. Ale trzeba uważać. No, to będzie chyba największy kłopot w tym pojeździe. Czyli trzeba strasznie uważać na wszystkie ciasnoty, których tutaj nie brakuje, niestety. No i zobaczmy sobie. No, tutaj raczej nie powinniśmy pobierać ładunku, dlatego że... O, teraz chciałbym właśnie na ten parking brake zrobić. Przetrzymać nogę na hamulcu cały czas. Okej, no i tu chyba nic nas nie zaskoczy, same takie lekkie jakieś rzeczy, których tak na dobrą sprawę nie powinniśmy nawet brać, więc zajedźmy sobie do doków i zobaczmy, czy uda się wziąć coś naprawdę ciężkiego. Tam na tej wyspie jest jeszcze rafineria, z której też można brać ciężkie ładunki i niektóre były za ciężkie dla mojego pick-upa, ale... Nie jestem pewny, czy kiedykolwiek uda mi się w tym pojeździe wykorzystać chociażby połowę miejsca, które na nim mam. Musielibyśmy tych paczek z jednego miejsca wziąć naprawdę dużo ze sobą, bo tu mamy aż 20 skrzyń. Do tej pory jechałem z 10-krotnie mniejszą ilością skrzyń i nie zawsze udało mi się je zapełnić. Czyli miałem tylko dwie skrzynie, a teraz mam 20 tych skrzyń. Dobra, mniejsza o to, posłuchajmy, bo wymieniliśmy turbo doładowanie, mamy dwa doloty i chyba nic więcej nie wymienialiśmy. Posłuchajmy, jak dźwięk silnika się zmienił. I mamy jeszcze pompę hydrauliczną nową. Właściwie wtedy nie mieliśmy żadnej, nie? A, chciałem jeszcze system ABS-u zainstalować, no tak. To by się też przydało tutaj. Jeśli da się w ogóle to zainstalować do tej ciężarówki. Kurde, nic nie widać na tej kamerze zewnętrznej.
A klakson? Czekaj, to nie jest klakson. Kurde, nie ma tu klaksonu? Chyba... Aha, czekaj, tu mam chyba. O! Ho, ho, ho! To jest to! A tutaj chyba tempomat. Ja ten tempomat załączałem. O. Dobra, no to jedziemy w takim razie do doków. No na pewno ten transport taki pojedynczy będzie trwał dłużej, więc czasami będzie trzeba się zdecydować, czy warto brać jakiś tam ładunek, czy po prostu go olać, nie brać go w ogóle, tak jak przed chwilą miałem tam jakieś drobne takie śmieci. No po co mam brać na pakę na przykład jakieś tam pojedyncze rzeczy, które ważą 3 kilo, prawda? Skoro mamy ciężarówkę, która może przewieźć 400 kilo, albo nie wiem, 5 ton. Albo i więcej. Teraz tutaj jest chyba specyficzny rodzaj skrzyni biegów. Jak damy sobie na D, to zawsze będziemy jeździć. To jest standard, ale... no właśnie dziwnie będzie z tym ruszaniem. Bo będę przeważnie... Ja jestem w ogóle tak nauczony, bo mam w rzeczywistości samochód ze skrzynią automatyczną, taką właśnie nietypową. Że jak się stoi na D, to on nie jedzie do przodu i to nie jest automat, to jest tak naprawdę zautomatyzowany manual, ale mówi się potocznie automat, dlatego że no co, sam zmienia biegi, nie? Tak myślę, że pojedziemy sobie najpierw do doków, a potem pojedziemy do rafinerii i z każdego miejsca pozabieram ładunki, może nie na czas, bo te czasowe to musimy zostawić raczej dla takich pojazdów typu pick-up, którego też muszę sobie odkupić, bo faktycznie jak sprzedawałem te części, to w częściach odinstalowanych z pojazdów był właśnie silnik. I no, sprzedałem go tam. Ciekawe, że pick-up też drogo poszedł, bo tam 16 koła poszedł. I jeszcze ten silnik, nie? Wymieniliśmy sobie to doładowanie w tej ciężarówce. Ono kosztowało dokładnie tyle samo, co te inne doładowania, więc... Może nie zyskaliśmy jakoś dużo mocy, tylko jakoś inaczej może silnik się zachowuje? Nie wiem. Nie wiem, jak to działa w ciężarówkach, to jest... Zupełnie inna filozofia, wydaje mi się. Tak czy inaczej, możemy sobie tutaj doczepić jeszcze przyczepę do tej ciężarówki. Tutaj normalnie jest hak. Nie wiem, jakie dokładnie przyczepy można sobie tutaj mocować. Ale jest to. I teraz, jakbyśmy mieli jeszcze na przyczepie, tak z kilka różnych ładunków, to nie wiem, ile za jeden transport by się zarobiło. No właśnie nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek tą ciężarówkę zapełnić do pełna. Czy to ma w ogóle sens, bo jeżdżenie czymś takim. Na pewno chciałbym, żeby była bardziej nowoczesna. Żeby była jak w Eurotrucku, albo jak w ATS-ie, o. Że tam mamy te takie nowoczesne, fajne ciężarówki. Nie podoba mi się to, że tak nierówno chodzi na tych niskich obrotach. Okej, zobaczmy, czy w ogóle się tu zmieszczę. Zmieszczę się. Tylko jest schiza, bo ciasno, nie? Okej, z tyłu mamy jedną oś tylko. A, pojedziemy sobie w ogóle tutaj. Możemy, tutaj są dwa pasy w jedną stronę. Jedna oś z tyłu, wypadałoby, żeby były tak ze dwie, byśmy mogli może więcej cięższego ładunku brać. Ale są podwójne koła. Dobra. I na luz. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra, no to mamy chyba wszystko. Tutaj jeszcze są jakieś pojazdy, jest akurat ciężarówka. Okej. No to cofamy i jedziemy do rafinerii teraz. Tutaj ten punkt mamy obadany. Trochę tego ładunku było, raczej... Ciężarówka nie odczuje dodatkowych 300 kg na pacę.
bo sama waży, podejrzewam, że z dobre 15 ton. I do rafinerii najszybciej, właśnie w prawo chyba można sobie skręcić. I powinniśmy do tej rafinerii jakoś dojechać. Zaraz zobaczymy. Tutaj trzeba dobrze trafić też, tak, teraz trzeba uważać na te wszystkie rzeczy, na które nie musieliśmy zwracać uwagi, kiedy jeździliśmy małym pick-upem, który tak naprawdę też był potężny, ale w stosunku do tego, czym jeździmy teraz, no to jednak był mały. Tu chyba będę mógł tam przejechać, nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Czy my wjedziemy tu do tunelu? Do tunelu chyba wjedziemy. Jeszcze ten system ABS-u będzie trzeba doinstalować i już będzie fajnie. No i też jestem ciekawy, jak wypalę całe paliwo w tej ciężarówce, to jak zatankuje się do pełna, to ile to będzie wszystko kosztować. Można by było to tak na szybko przeliczyć, patrząc na ceny paliwa, ale wiesz, już jak tak w praktyce, jak sobie podostarczam tych ładunków trochę, jak bardzo odczuję koszta eksploatacji tej ciężarówki. Czy to faktycznie będzie mnie jakoś mocno boleć? Czy to będzie na zasadzie, a okej, no w sumie i tak trzeba kupić, a zaraz zrobi się kilka transportów i w sumie wyjdziemy na swoje, nie? Zastanawiam się, czy będę się tym w ogóle przejmował, czy też nie. Okej, wjeżdżamy do tunelu, teraz te tunele są takie małe. Wszystko jest tu takie małe teraz. Żałuję, że ta 10-biegowa skrzynia nie jest automatyczna, ale nie wyobrażam sobie zmieniać co chwilę biegów. Jedynka, dwójka, piątka, dziesiątka. Tak cały czas, no nie wyobrażam sobie tego. No raz się da kierunkowskaz, raz się nie da, raz się zignoruje czerwony, raz nie. Tak się tu jeździ w Stanach. Okej, nasz punkt jest tutaj. Kolejny, gdzie chcę zabrać rzeczy. No i też ciasnota. Przydałoby się jakiś zderzak tutaj doinstalować, bo czasami na tych punktach potrafią stać samochody. Okej. I zobaczmy, jeden transport dostępny. A, tylko samochód jakiś, tak? Samochód i przyczepy. Ciekawe, czy mógłbym to doczepić. W sumie, możemy to sprawdzić, nie? 2100 kg. Zaryzykuję. Mhm. No i gdzie jest nasza przyczepa? Myślę, że nie, że to nie jest ten rodzaj zaczepu, żeby to działało, ale sprawdzę sobie. O kurde. Zobaczmy. Czekaj, czekaj. Hamuj. Ej, czy da się tu... Moment, bo tu jest ten głupi ręczny. Muszę sobie przypisać jakiś przycisk do tego. No i co? O nie. Mam ten hamulec ręczny tymczasowy. O kurde, stój. A, wiem. Znowu mi się to zrobiło. Że jak wysiadam z ciężarówki, to mi się włącza następny bieg. O. Tutaj to mam właśnie większy bieg i to muszę wywalić koniecznie. O, dobra, mamy to. Teraz ta przyczepa jest za daleko, ale tu jest zupełnie inny rodzaj zaczepu. Nie jestem pewny, czy to będzie działać. Myślę, że nie. No bo jak to ma działać? Ale wiesz, no sprawdzę, bo nie wiem, który dokładnie zaczep mógłby tutaj pasować. Szans. To trzeba po prostu jakimś pick-upem przyjechać, albo jakimś takim zwykłym samochodem, nawet osobowym, który ma hak. No bo to tutaj nie pasuje niestety. Ale wiesz, no chciałem sprawdzić, bo nie wiem, kurde, jakie my transporty możemy sobie tym zabierać. Okej, to pojedziemy sobie jeszcze do jednego punktu, tam przyczepkę można tam olać, zapłacimy jakąś niewielką karę za to i gitarę. Ale pojedziemy jeszcze do rafinerii, bo z rafinerii często można zabierać coś naprawdę dobrego, jeśli chodzi o cenę
za kilometr, więc warto tam zajechać, zwłaszcza że jesteśmy blisko. To chyba był ten punkt tutaj. Jestem pewny. A tak jest, okej, tu jest rafineria. Tu musimy sobie zajechać koniecznie. Czasami nic nie ma, a czasami jest naprawdę dobrze. O ty kurde! Co on zrobił? Gościu zawraca tam na drodze i chyba będzie jechał za mną? Jak ja bym zapłacił za to mandat, to bym chyba wyłączył grę. Dobra. Zajeżdżamy tu. O, kurde, kogoś tam przekosiłem. Lusterko mu urwało, no trudno się mówi. Takie życie. Czekaj, gdzie ta strefa jest? O, jest tutaj. Dobra, mamy to. I... Wilcox, o, niedobrze. Pojazdy są i są przyczepki. Muszę jakoś zrezygnować z tego. To wystarczy, że wejdzie się chyba w moje przesyłki. Trzeba muszę z tego wyjść najpierw. Okej, i tu się wchodzi w przesyłki, my cargo. I tu mamy... Właśnie fajnie by było takie podsumowanie, ile my czego mamy, nie? No, nie mogę tego anulować, a to się tak kiedyś anuluje. Dump our cargo. A tutaj nie mamy tego, dump cargo. Automatic roads. I teraz sobie możemy wyznaczyć do wszystkich tras, ale to jest boskie. I jeszcze jak będziemy w jakiejś tam bazie, to też możemy sobie od razu ładunki pozabierać. Jeśli będzie coś ciężkiego, bo tutaj jeszcze mamy jedną taką bazę, gdzie są takie typowo ciężarówkowe sprawy, ale jeszcze nie mam jej dostępnej, to jest tutaj. Jeszcze możemy chyba stąd, tutaj się dostarcza też jakieś drogie sprawy. A poza tym... Aha, bo to są... A, jest, jest to tutaj, okej. I tu mamy to i jeszcze tutaj z tej cementowni, nie? Tutaj jeszcze można było coś naprawdę super ciężkiego zabierać. No i jeszcze tu mamy te doki. Czy ja mogę sobie teraz przejrzeć, co tam jest? Bo bardzo bym chciał to zrobić. No dobra. Idziemy na razie dostarczać to. Może zajadę faktycznie tam do tej przystani. Póki co kontynuuję transport moją nową ciężarówką. Ach, to jest to. Raczej nikt mnie tu nie stuknie. Brakuje mi tylko tego, żeby tutaj w tym trybie kariery był ten nowy tryb spowolnienia, że jak coś uderzysz, to jest taki slow motion i pokazuje ci z wszystkich ujęć, co się dzieje z twoim samochodem. To by było naprawdę fajnie, fajne, ale niestety jeszcze to nie działa w trybie kariery, szkoda. To by było to, bo czasami chciałbym też pokazać i wam, nie? Jakieś tam zderzenie, co się tam wydarzyło i sam też chciałbym zobaczyć z różnych perspektyw. A no niestety nie da się, nie ma jak tego włączyć tutaj w karierze. Normalnie tak jak sobie odpalisz jakąś mapkę, to można. No, zajedziemy sobie tutaj na przystań i zobaczymy, co tam jest do zabrania, o ile w ogóle coś jest. Tutaj, a wjedziemy na krawężnik, bo nie ma tam kiedy manewrować. Okej. Mamy 25 przesyłek, 4 pojazdy do transportu. Czy mamy coś ciężkiego? Tutaj tych śmieci nie opłaca się brać. Ani nie ma wagi, ani nie ma ceny za to. Fajnie jakby jeszcze pojawiło mi się ile... O, mam cargo 645 kg. Okej. I chciałbym, żeby pojawiło mi się 645 na ile? Widzę, że tutaj jeszcze sporo miejsca mam wolnego. Zostały tylko niektóre skrzynie zapełnione. I 5000 łącznie mam na pace.
Okej, okay. I $500 zapłacę, jeśli bym chciał anulować te dostawy. Więc chyba nie ma dużej straty. Nie wiem, czy wykręcę. Wykręcę. Właśnie, fajny pojazd, bo dużo może zabrać, ale jednocześnie też w miarę można nim dobrze manewrować tutaj w mieście. Tak teraz patrzę. Gdzie jeszcze były drogie rzeczy? Jeszcze byśmy... Tutaj sobie dostarczymy te ładunki, które teraz są do dostarczenia. Tu mam, widzę, że coś tam po drodze. I pojedziemy sobie raz do tej cementowni, a dwa do... tam, gdzie się te... zaraz, tutaj miałem coś na blisko? Że tak mi tu pokazało? Nie. Nie, tylko ja wziąłem teraz nowy ładunek i... nie kieruję mnie tam, gdzie bym chciał. Może weźmy sobie właśnie znowu cargo. O, nie to. To cargo i znowu automatic road. Jeszcze właściwie ze swojego garażu tam w Belasco mogłem zabierać sobie też całkiem fajne rzeczy. Całkiem drogie nieraz. To są takie jakieś części samochodowe, inne takie sprawy czasami. Czasami coś naprawdę cięższego. Nie zawsze, ale nieraz się zdarzyło coś naprawdę drugiego. Więc też istotne jest to, żeby przeglądać gdzieś te ładunki. Nie zawsze tam, gdzie jeździmy domyślnie, tylko gdzieś tam jeszcze w innych miejscach. To się przydaje. Kurde, nic nie widzę zza tej ciężarówki. Okej, ale jedzie się ogólnie wolno, nie? Ta jazda pick-upem była taka bardziej ekscytująca. Częściej robiło się tych transportów, więcej się jeździło. Jeszcze zobaczymy, co jest tutaj. Tutaj też czasami się coś zdarza fajnego. Ale tak jak już trochę sobie pojeździłem, to prawie jak pick-upem, no. Prawie jak pick-upem. Okej, tutaj 30 kilo, 30, 20. Nie bierzemy nic. Nie obchodzi mnie to. Fajnie widać cień tej mojej wielkiej ciężarówki na budynku tam, nie? Na tym murku. Okej, i tutaj mamy pierwszą dostawę. Zajedziemy sobie jeszcze do tego sklepu z superautami. Rich Motor. Tu jeszcze możemy sobie dostarczyć, cyk. Tak, jakieś śmieci tu są. Tu będzie coś cięższego? Nie, tutaj też kilogram, 3 kilogramy. Come on. Nie będziemy się tu nawet interesować. Wydaje mi się, że nawet powinniśmy jeździć tylko i wyłącznie po tych takich hardkorowych miejscach dla ciężarówek. Kompletnie nie interesować się tymi takimi pobocznymi miejscami. Okej, zobaczmy tu. Tutaj mamy 12 parcels. A, 29 kilo. Możemy to zabrać sobie. To właściwie tyle. Jedziemy dalej. Tutaj cofam sobie na lusterko, które jest ogromne. Więc możemy sobie ładnie wykręcić. Mam nadzieję, że akurat nic nie przywalę. No ale tutaj już mamy konstrukcję ramy drabinkową. Więc nawet jakby coś tam się przydarzyło, to nic się nie zgniecie w tej ciężarówce. Ewentualnie gdzieś tam jakieś zderzaki czy coś takiego. Ale raczej nie będzie takiego bólu jak w przypadku takiego pięknego pick-upa, prawda? Który niszczył się od patrzenia już. Nie no, pick-up był jeszcze twardy, ale już takie osobówki to były z nimi problemy. Tutaj są gdzieś te jeszcze strefy załadunkowe. Właśnie, zobaczymy jak pod górę sobie ciężarówka będzie radzić. Nie cisnę gazu do końca i tak manewruję między dwójką a trójką. A tu widzę, że nic nie ma. No odjeżdża. Tu jeszcze nie mamy takiego ciężkiego ładunku, nie? Ogromna pojemność. Czemu hamulce mają 209 stopni Celsjusza? Aż tyle? Dlaczego? Takie nagrzane. Coś to chyba nie tak jest. Nie zdążyły się schłodzić, czy jak? Gdzie ja tak hamowałem? Może to jest normalne? Nie, to nie jest normalna temperatura hamulców.
teraz się mocno... Aha, dobra, dobra, bo to się jednak mocno grzeje. A jedziemy cały czas powoli. Więc nie mają gdzie się schłodzić. Dobra, to ma sens. Okej. Ktoś tam mnie strąbił? A spadaj na drzewo. Dobrze, i tutaj mamy dwa miejsca. Tu zawsze były jakieś takie lekkie śmieci, bo tu jest gastronomia. Tutaj przejeżdżamy sobie zwykłym takim samochodem i robimy dostawy, a nie jakąś ciężarówką. Ja tutaj dostarczyłem, bo coś takiego może cięższego było. Ale to z doków, a stąd jak chcemy zabrać, to max 15 kilo, ktoś tam sobie żarcie zamówił. My teraz pojedziemy sobie w to miejsce, raz do tej cementowni, która jest tutaj na dole. Nie wiem, jak się do niej zajeżdża w sumie. Teraz się dowiemy. A dwa, zajedziemy sobie do tego miejsca z... dla ciężarówek typowo. O, tutaj chyba na wprost można zjechać. Seal Brick. Tak się nazywa ta miejscówka. I stąd bym chciał zobaczyć, czy jest coś do zabrania. Zobaczę, czy dobrze przyjechałem. Tak, tak, muszę skręcić w to miejsce, nie? Bo to się teraz nie wyświetla, bo nie mamy tego filtra włączonego, co trzeba. I zajedźmy sobie tutaj, zobaczmy, o co chodzi. Okej. I zobaczmy. Trzy parcels. Czy tu będzie coś cięższego? No jest. Trochę tych kilogramów. Ładujemy to. Okej, załadowałem wszystko, tylko że tutaj coś się przedawniło. I tutaj mamy industrial goods. Czyli to nas obchodzi. To nas obchodzi, to trzeba transportować. Takie rzeczy. Okej, i tutaj już nowa trasa, czyli do takich miejsc musimy sobie przyjeżdżać i stąd zabierać transporty, bo tu są takie cięższe rzeczy po prostu. Dobra, światła mi się wyłączyły? No, wyłączyły mi się w ogóle, patrzcie, tutaj mamy cyk, światła włączone, tam taka wielka lampa się po środku deski rozdzielczej nie świeci, no wszystko takie toporne bardzo. Ale do czego? No, wół roboczy po prostu. Jadę tu kawałek pod prąd, nikt nie zauważy, chyba, nie? Tu ma... O, jak ja mam tu wjechać teraz? To ja nie skręcę tak chyba tam. Ale musimy zrobić inaczej. Musimy podjechać tu, o. Muszę pod burgerownię podjechać tym. Okej, to zobaczymy. I tu jest jeszcze jakaś taka strefa, tu na bank nie będzie nic fajnego do zabrania. Ty, a ja tam nie wjadę przecież. Ja tu nie wjadę, bo tam jest ta barierka na górze. Ona mi nie przepuści. Bo tam mogą wjechać maksymalnie jakieś takie dostawczaki. A nie taki samochód jak mój. I mam tu zrobić dostawę. Wyczuwam glitcha. No nie wjadę, nie ma szans. No nie ma szans. Musiałbym z drugiej strony chyba tyłem przejechać. No ale mam tu dostawę, więc no... Trzeba to ukończyć. I tak zróbmy, tylko muszę chyba objechać dookoła? Nie. Nie, tu można wjechać, okej. Cyk, cyk. Cyk. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego, że tak powiem, zabezpieczenia na ciężarówki. Ło, ledwo co mi się tam zmieściło. Moment, moment. Nie, nic tu nie ma. Tu jest tylko taki dach wystający, okej. Wow. Okej. Moment, wezmę sobie tu na lusterko lepiej. O, na lusterku wszystko fajnie widać. To będzie najgłupsza dostawa, jaką robiłem. Przydałoby się jeszcze, żebyśmy mogli sobie przeładowywać między pojazdami te ładunki. Oj. Przodu trochę, bo tam o dach haczę. Chyba wiem, dlaczego był tu zakaz wjazdu samochodom takim ciężarowym jak mój. Bo tu nie ma miejsca. Czy rozwaliłem ogrodzenie? Nie. O, coś się chyba złego dzieje. Co ja tu narobiłem? A, okej, miałem tu jednak dużo miejsca.
No kurde, już tak niewiele brakuje, żeby tam dojechać. Ooooooh! Teraz chyba nie mam miejsca. O, niedobrze się stało. Zahaczyłem o krawędź budynku. I chyba stąd nie wyjadę teraz. O, niedobrze jest. A do przodu? O, do przodu przeszuram trochę, okej. Okay. Teraz do tyłu. Dawaj, gdziekolwiek, kurde. To jest problem, bo nie ma blokady mostów. Czy mostu, bo tu jest tylko napęd na tył i jedna oś, więc... O, niedobrze jest. Okej, ale mamy jeszcze chyba możliwość. Odholuj na drogę, właśnie. Okej. Chyba uratowało mi to dupę. Tylko i tak nie wiem, czy się zmieszczę tu. Ale jaja. Dobra, trochę bliżej faktycznie jeszcze podjadę, ale nie za blisko, nie za blisko. Strasznie ciężko jest tu wykręcić. Ktoś projektował to z myślą o tym, że jednak no nie będą przyjeżdżać tutaj wielkie samochody ciężarowe. Trochę wyprostujemy koła, może się wykorzysta miejsce. No, jakbym miał tutaj ciężarówkę z tym długim dziobem, to na pewno byłby koniec. O, ale super wyjechałem, wow. I już mogę to się zrzucić z tym. Okej, to teraz tylko wyjechać, by było naprawdę fajnie. No, nawet całkiem nieźle to poszło, trzeba przyznać. A teraz do przodu. Uciekamy stąd. Już tu nie wracam. O, coś tam przyhaczyło. Dobra, wyjechałem. I tu mamy jeszcze taki magazyn, tu też pewnie będą jakieś takie dziadostwa, bo to jest jakiś tyły jakiegoś supermarketu albo coś takiego. Riverway Plaza. Nic nie ma tutaj nawet. Okej. Dobrze. No to teraz pojedziemy sobie do tego miejsca dla ciężarówek. Też widzę, że tu jeszcze jakaś dostawa została. Ale byśmy sobie zajechali tam i sprawdzimy, czy jest tam coś do zabrania wielkiego. Tutaj jeszcze jest strefa załadunkowa, ale tam są jakieś takie beauty sprawy, jakieś tam kremy na mordę. Ja nie będę transportował takich rzeczy. Ja chcę jakieś dechy, jakieś tam cełówki, jakieś takie cełowniki, kurde, wielkie rzeczy chcę, a nie jakieś takie dziadostwo. W ogóle mam długie włączone światła cały czas. Świeciły tu ludziom po tych. Okej. Tam na to miejsce dla ciężarówek możemy dojechać na kilka sposobów. Jednym z moich ulubionych sposobów jest jazda offroadami. Tutaj też w tych sklepach czasami są fajne rzeczy do transportu, bo ciężkie takie pojazdowe sprawy niekiedy się trafią. Jakieś silniki, skrzynie biegów, jakieś takie o rzeczy. I tutaj mamy kawałek takiej drogi szutrowej. No i ten pojazd nie ma blokady mostu. Zastanawiam się, jak poradzi sobie w takich warunkach. Czy da radę to przejechać? Chodź, panie, bez blokady mostów. Raczej sobie poradzi chyba. Jak to wygląda? O, żebym się tam nie rozwalił czasem. Nie widzę, co jest przede mną. Radzi sobie, no. Powoli się jedzie, jedzie się dobrze. Jak czasami będziemy musieli gdzieś tam na polną drogę, gdzieś tam coś dostarczyć, to raczej sobie tą ciężarówką też poradzimy. Na pewno nie jest to taka offroadowa ciężarówka, ale widzieliśmy, że tam pod ostre, strome podjazdy dawała sobie radę, manewrowała między dwójką a trójką, co prawda, no ale o to chodzi, żeby wykorzystywać biegi. Ma wystarczająco dużo mocy na te wszystkie transporty, które będziemy tutaj robić i to się liczy.
super. Bardzo mi się podoba manewrowanie nią, nawet w takich super ciasnych miejscach, jak przed chwilą poradziła sobie zjawiskowo. Okej, schłodzimy nieco hamulce w końcu. Strasznie dużo trzeba było w tym mieście manewrować. Czy one się faktycznie schładzają? 233 stopnie. Nie wiem, czy to jest realna temperatura. Same bębnowe. Idziemy chyba jeszcze za wolno, żeby to się tam faktycznie chłodziło jakoś skutecznie. Okej, i tu sobie zajedziemy. Tu się będzie pewnie więcej jeszcze działo w przyszłości. Ale póki co mamy tak. Okej. A niestety nie mamy żadnych parcels. Szkoda. Szkoda, przydałoby się, żeby coś można było stąd zabrać. Ha. Nic tutaj nie ma. Właśnie, tak myślę, że moglibyśmy do tej ciężarówki też podczepić wózek do naczep. To jest coś takiego. I jeszcze mieć naczepę do tego. O kurde, nie, no to już by była chyba przesada. Dobra, czas podostarczać resztę ładunków. O, miałem przez chwilę... To myślałem, że się nie zmieszczę, ale miałem przez chwilę taką schizę, że faktycznie to nie wejdzie tutaj. Zwłaszcza jak się patrzy z kokpitu, no bo tutaj jest kabina, a jeszcze nad kabiną jest trochę tej paki. I masz gdzieś tą wyobraźnię, już widziałeś kilkadziesiąt filmików gdzieś tam na necie, jak kierowcy ciężarówek urywają sobie całą pakę albo zawartość na pace, bo coś im tam wystaje. Bo nie dobrali dobrze wysokości ciężarówki do tego przejazdu, nie? Więc tak, gdzieś tam schiza się pojawia. I dostarczamy tutaj ładunek do jakiejś prywatnej posiadłości. I właściwie widzę, że chyba będą w okolicy dwie dostawy takie? Nie, jedna będzie. Tutaj ktoś pod dom sobie jakąś lodówkę zamówił. Ja powiem szczerze, też ostatnio miałem taką dostawę. Przyszła do mnie taka ogromna hulajnoga elektryczna i przyjechał właśnie pan dostawczakiem, ale takim większym, może mniejszy jak ten, którym jadę teraz, ale też był to taki większy dostawczak, też z taką paką otwieraną i miał jeszcze windę. No bo to już był taki ładunek powyżej 50 kg. Potężna ta hulajnoga, zresztą na moim kanale vlogowym sobie nagram niedługo vloga z niej. Nie mogę się doczekać, aż go sobie wrzucę. Okej, jest tutaj dostawa zrobiona. I jedziemy sobie dalej. No, coś mam poważne obawy, że... To się może tu nie zmieścić. Nie wiem, zobaczcie jak to schizowo wygląda z kokpitu. I ten szlaban taki, nie pod... What the hell, dobra. A jak to wygląda od przodu? Nie wygląda chyba źle. Kurde, na styk! A pierniczę, chyba powinienem gdzieś tam z boku raczej przejechać tego. Strasznie. Ale schizowo się tym jeździ. Fajnie, tylko kurczę, w niektórych miejscach, no... Można zgubić beret. Tutaj czekamy jakiś spory podjazd. A nie, muszę pojechać w inną stronę. Myślałem, że tam do góry będę musiał jechać, bo tam już chyba robiłem jakiś wyścig albo jakieś wyzwanie. Nie wyścig. Tam transportowałem jakąś przyczepę kiedyś. A teraz jadę, zdaje się, że do kopalni odkrywkowej, jakiegoś kamieniołomu. I może tam właśnie będzie jakiś super ciężki ładunek dla mnie. Bo póki co, no to taka... Wątpliwa inwestycja ta ciężarówka. 20 wielkich skrzyń. I no, załadowałem co prawda dużo tego ładunku, ale...
Trzeba to gdzieś tam po mieście rozwozić, a jazda po mieście tym pojazdem do komfortowych nie należy na pewno. Okej, i tutaj dojeżdżamy do kamieniołomu i zaraz dojadę do swojego garażu w Belasco jeszcze. Tutaj tak dziwnie zjechałem trochę, ale nie szkodzi. Dobra, i zajeżdżamy. Tutaj GPS zwariował trochę. I jesteśmy na miejscu i zobaczmy, ile za ten transport. Może będzie coś do zabrania fajnego. Cyk. O, chyba nie. Dostarczy... Wow. Czekaj, co? Industrial goods. Industrial pallet. 6000 za to. Wow. Ekstra. Mamy tutaj dwa ładunki. Nie opłaca się tego. Chociaż to jest industrial pallet znowu, nie? Duży ładunek. No to jakbyśmy coś zabierali, to faktycznie stąd opłaca się to robić. Dlatego, że tu są jakieś ciężkie ładunki. I co mi zostało jeszcze do dostarczenia? Chyba tylko to jedno miejsce, czyli pod mój garaż. Zdaje się. Bo tak to rozładowałem się ze wszystkiego chyba. A teraz mi się pojawiły dwa ładunki. A, bo to są te dwa ładunki. Okej, dwa duże w jedno miejsce, czyli dwa razy to, jak rozumiem, tak? Moglibyśmy załadować. 128 slotów łącznie. Tu są jeszcze jakieś pojazdy do transportu, ale na razie nie mam do nich dostępu, bo musiałbym transportować właśnie więcej pojazdów. No to chodźmy jeszcze do mojego garażu. No i właśnie, tam w tamtym garażu niespecjalnie można, no dałoby się radę na wysokość tam dostać, żeby wjechać tą ciężarówką, ale tam wykręcanie, no na wprost można by było wjechać tylko i w zasadzie tyle. No, podejrzewam, że modyfikować można sobie tą ciężarówkę tak jak się chce, ale na pewno nie będzie to wygodne, tak jak w tym komercyjnym garażu, gdzie możemy sobie manewrować jak nam się podoba. Dużo miejsca i w ogóle, nie? Okej. No i tutaj mam jeszcze coś do zrzucenia. Tam widzę daleko jeszcze coś jest. Podejrzewam, że coś lekkiego. I tu jeszcze mamy do dostarczenia do właściwie salonu samochodowego, samochodów używanych. Bieda sklepu Belasco. Quarryside. Dobra, mamy. Widzę tutaj jeszcze jakieś ładunki. O, tutaj mało kasy za to, to nawet nie opłacało się skręcać. I tu mamy coś za 200 kilo, 800 dolków za dostarczenie tego. Duży ładunek, fajnie. Tutaj coś w 6 minut trzeba dostarczyć, to już nie. Body kit, to jest właśnie bardzo fajne. Body kit waży 859 kg. Podejrzewam, że może tyle ważyć, ale te rzeczy, które zabezpieczają ten body kit przed uszkodzeniami. Dziwne, żeby body kit tyle ważył, prawda? Nie chciałbyś zwiększyć nagle wagi swojego sportowego auta o 800 kg, tylko po to, żeby było szersze, nie? Może niektórzy tak lubią. O, tu można z tyłu jeszcze wyjechać, nawet nie wiedziałem. A nie, bo tu można sobie tak jakby zawrócić. To bez sensu trochę. Dobra. No i zawracamy. Uuu, coś mi się złego z silnikiem dzieje. Zaświecił mi się na... To dziwne. Dlaczego? Dlaczego coś mogło w nim się popsuć? Tak się zastanawiam teraz. Co mogło się w nim popsuć? Czy to ze względu na turbosprężarkę, którą sobie tam wymieniłem. Mam tutaj jeszcze jakieś inne uszkodzenia w tym pojeździe. Gdzieś tam mogłem coś zahaczyć. I tu mamy jeszcze... O! Okej! Okay, to coś dla mnie. Za 2000 mamy dostałe. No, 1000 tam. 100... A to pewnie jeszcze będzie... I tutaj mamy Wilco Frame Parts, czyli... Mamy tutaj ramę jakąś do transportu. I też nie jest to na czas do zrobienia. Tylko, że właśnie takie rzeczy mogliśmy do tej pory robić pick-upem. I się tak zastanawiam, jaki jest taki większy sens posiadania na obecną chwilę takiej ciężarówki tutaj, nie? Poza tym, że robimy tylko jeden kurs, zamiast zrobić na przykład dwa czy trzy,
no to nie mamy jakiegoś ogromnego zysku, prawda? Jedziemy wolniej, więcej się manewruje, więcej się stresuje, że się gdzieś tam zahaczy. I poza tym tyle. No bo pick-upem też byśmy zrobili te takie cięższe ładunki. Po prostu byśmy bardziej wybierali, o, że chcemy wziąć to, a nie bierzemy wszystko po kolei, tak jak się nam podoba, czy nie podoba, nie? Repair for it, having submitted claim. Okej. Okay. Ciekawe, teraz dostałem komunikat, że dostałem darowanie napraw, jeśli coś się stanie, za to, że nie zgłosiłem żadnych szkód teraz. Ani nikt na mnie nie zgłosił żadnych szkód. No dosyć ciekawe. No i nie widzę GPS-a. Aha, bo nie wyznaczyłem sobie chyba GPS-a nowego. O, teraz. No i tak trzeba jeździć, trzeba patrzeć, czy gdzieś nie ma jakiegoś fajnego ładunku, czy nie ma czegoś fajnego do zabrania. W międzyczasie zarobiliśmy sobie trochę kasy, niedużo. Zawsze coś, ale na razie i tak pick-up wygrywa moim zdaniem. Pick-up albo jakiś taki samochód ciężarowy, tam mówiliście, że jeszcze jakiś van nadaje się do transportów. No kurde, ty mi tu zajeżdża trochę. Że można z niego tam wywalić wszystko ze środka i sobie wrzucić te dwie czy tam trzy skrzynie i też transportować. Więc taka wielka szafa, jak jadę teraz, chyba na obecną chwilę nie ma dużego sensu. Takie mam przeczucie, ale dajcie znać w komentarzach. Ja sobie chyba parę transportów odpalę na jakimś live'iku i sobie pogadamy o tym wszystkim. A na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Cześć!